Cześć wam, dzisiaj jest Wizu Wizualnie, witam was w grze, która nazywa się The Ramp. W serii, która nazywa się Indycover Review, jest to seria, w której zajmujemy się grami, które pojawiają się na Steamie za friko i niekoniecznie ze Steama są do odebrania, i tak jest też w tym wypadku. Jeżeli chcecie przygarnąć The Ramp, to link na dole w przypiętym komentarzu prowadzi was do społeczności YouTube'owej, gdzie są wszystkie darmówki z tego tygodnia. Jeżeli będziecie odbierali epikowe, nie zapomnijcie o moim tego kreatora Wizu Epic, ale ta gra jest na Fanaticalu, czyli tam jest link bezpośrednio do sklepu, który nazywa się Fanatical i rozdaje ten tytuł za friko do 30 listopada albo do wyczerpania zapasów. Gierka nie cieszy się jakimś wybitnie wielkim braniem, więc najprawdopodobniej, kiedy oglądacie ten odcinek, jeszcze ponad połowa kluczy jest do przygarnięcia i do 30 nie wydaje mi się, żeby miało się to wyczerpać, bo jeszcze tego troszeczkę jest. Odbierając ten tytuł za darmo, oszczędzacie około 20 zł, bo normalnie ten tytuł tyle kosztuje, aczkolwiek teraz chyba jest w promocji na Steamie. Tak, normalnie kosztuje 21,99, a w chwili obecnej jest za 11,43 zł, ale jeżeli można mieć w portfelu 11,43 zł więcej, to zawsze lepiej mieć te 11 złotych więcej. Przechodząc dalej, z czym się je The Ramp? Jest to tytuł, który pojawił się w sierpniu 2021 roku. Producentem jest Paul Schnepf, a wydawcą jest Hyper Paradise. Na Steamie nie ma zbyt wielu recenzji, chociaż jak na tak mały indyczek, to powiedziałbym, że jest całkiem imponująco. Słabo jest z ostatnimi recenzjami, jak na tytuł rozdawany za darmo tylko 13. No okej, to mogłoby być więcej i są one bardzo pozytywne, to zaznaczam. A jeżeli chodzi o wszystkie recenzje, to są przytłaczająco pozytywne i jest ich 1004. Równo, co do Joty, więc nice. W temacie DLC nie ma żadnego DLC do tego tytułu, za to możecie go kupić w paczce z innymi i jest tutaj zestaw za 45 na chwilę obecną, w której jest Driftwood, w tym momencie na promocji kosztujący niecałe 44 zł oraz Lonely Mountains Downhill 28,79 zł i ta paczka jest za 45, więc jak ktoś chce dołapać, to w tym momencie jest dobry moment, żeby uzupełnić swoją kolekcję. Z drugiej strony, żadne z tych tytułów mnie jakoś wybitnie nie kusi swoją obecnością, więc hurdur-dur-dur. Przechodząc do tego, kim i z czym, nie mamy tutaj kreatora postaci, ale możemy wybrać jedną z dostępnych, czyli naciskając tam przycisk Y bodajże na padzie zmieniamy między, rotujemy między dostępnymi bohaterami czy bohaterkami. Jeżeli to w ogóle za bohaterów można uznać, w sumie tak, oni bardzo tutaj często tracą życie, więc bohatersko podchodzą do zadania. I jest to kilka różnych fryzur, kilka różnych kolorów skóry do dwóch modeli męskiego, bardziej żeńskiego, jeżeli chodzi o budowę ciała i tyle do wyboru. Jest, więc przeklikacie, wybierzecie to, co wam najbardziej pasuje i można lecieć dalej. Jeżeli chodzi o fabułę, nie ma czegoś takiego w tej grze, nie ma zbędnego gadania, nie ma nic do przekazania, jest czysty sam gameplay, więc co do gameplayu, czy ta gra jest fajna? Nie podeszła mi. Nie, jeżeli chodzi o jeżdżenie na desce, ja się wychowywałem na Tony Hawk'u, konkretnie na trzeciej części. Kumple startowali na Tony Hawk'u dwójce, ja startowałem na Tonym trójce, potem przeskoczyłem do czwórki, ten coś tam, Undercity, czy jakoś tak się nazywało, zaraz to sprawdzę. Underground, nie Undercity. Jedynka, dwójka, pograło się troszeczkę i potem moda na to minęła. Przestały wychodzić dobre tytuły w tym klimacie, przestaliśmy się tym jarać, więc było, minęło. Jeżeli chodzi o Tony Hawk'a trójkę, miałem kiedyś z tego serię na starym kanale, przeszedłem tam wszystkie misje i nie ma się za bardzo czym zachwycać, bardzo przyjemna gierka do grania, bardzo słaba do oglądania, to jest jeden z tych tytułów, które łatwo zrozumieć, trudno wymasterować, w przeciwieństwie do tego, który jest trudno zrozumieć i trudno wymasterować, więc szczerze powiedziawszy, grywalność mnie tutaj nie bawiła. Do tego przejdziemy za moment, ale przechodząc do sterowania, leciałem na padziku, na tym konkretnie padziku i nie ma nic do zarzucenia, sterowanie jest precyzyjne i w sumie tak jak powinno być. Problem nie jest w sterowaniu, a jest w strefie wideo, przechodząc do niej. Ładnie, czytelnie, wszystko jest ok, kamera jest ustawiona na sztywno, widzimy wszystko pod kątem i zarządzanie naszą postacią, ruszanie nią, obracanie w tym kierunku, w którym chcemy, nie jest tak intuicyjne, jakby się mogło zdawać, albo wręcz powiedziałbym, że jest bardzo nieintuicyjne. Nie jestem zadowolony z tego, jak jest przedstawiona tutaj akcja, więc z fajnej małej giereczki zrobiła się z mojej perspektywy troszkę frustrująca rozgrywka. Z drugiej strony jest to zapewne kwestia gustu. Przechodząc do strefy audio, brzmi tak, jak powinno być, jest tam jakieś lo-fi w tle, plunkające, nic jakoś mega zachwycającego, deska brzmi tak, jak powinna, dźwięk łamanych kości, kiedy lecimy na złamanie karku, jest satysfakcjonujący, więc strefa audio bardzo na plus. Jeżeli chodzi o bugi, nie natknąłem się na żadne. Jeżeli chodzi o plusy, minusy, jeżeli będziecie w stanie przebrnąć przez ustawioną na sztywną kamerę, to powiedziałbym, że gameplay jest na plus. Jeżeli nie, no to odbijecie się tak jak ja, nawet nie mam 8 minut nagrania, więc w pewnym momencie będzie cięcie i rozmnożenie, magiczne rozmnożenie materiału, żeby było coś na 8 minut tego nagrania odcinka, ale no jest, więc jest, to skoro jest, to jest. Jeżeli
Jeżeli chodzi o wymagania systemowe, to minimalnie 64-bitowy procesor i system operacyjny, na przykład Windows 10 procesor z taktowaniem 2,7 GHz na rdzeń, 4 GB RAM, 2 GB VRAM na karcie graficznej, 900 MB wolnej przestrzeni na dysku i karta dźwiękowa, jeżeli jakąś masz, to już w ogóle jest super, będziesz sobie tam mruczeć ten utworek. No dobra, załóżmy, że tak, w zalecanej konfiguracji napisali tylko, że 64-bitowy procesor i system operacyjny to nie jest zbyt obciążająca gra. Jeżeli chodzi o dostępne wersje językowe, to jest niby interfejs, pełne udźwiękowienie i napisy, ale tutaj nie ma pełnego udźwiękowienia, więc nie wiem dlaczego tutaj jest kufajka, że zaliczone, ale mamy to po angielsku, francusku, niemiecku, hiszpańsku, chiński uproszczony oraz tradycyjny i hiszpański latynoamerykański. Nie ma języka polskiego, nie jest potrzebny w tej grze, nie ma żadnego tekstu. Macie chwilę bez mojego monologu? I reasumując, odbierajcie póki jest, zawsze jednak więcej darmówka na koncie, nic super mega zachwycającego, dlatego leci na szybciora teraz. Tyle, miłego do następnego i hej! Aż mam ochotę pograć w Tonego Hawka.